Adam, podobno zagrałeś tutaj główną rolę. Słuchaj, to nie była główna rola, tylko byłem ochroniarzem nikogo innego? Zenka Martyniuka. Podczas jego koncertu w Ostródzie 2004 bodajże. A, to był tylko jeden koncert, rozumiem, tak? Tak, tak, tak. Ale miałem przyjemność grać jego ochroniarza. W ogóle atmosfera na planie była niesamowita, bardzo fajna, bardzo sympatyczni ludzie, bardzo miły reżyser. Super. Pierwszy raz brałeś udział w produkcji filmowej? W produkcji filmowej? Tak. W sensie filmu, nie? Bo nie tak, mówię tak, o programie, tak, tylko oczywiście. To jest kolejne doświadczenie. Bardzo fajna. Bardzo fajna sprawa i każdemu polecam. Nie macie co się bać. To nie gryzie. Dokładnie. Mówi Adam. Adam, powiedz, znalazłeś żonę? A ktoś zgubił? No dobra, ale to wiesz, w jakim nie, no mówię, mówiąc poważnie, nie znalazłem, także dziewczyny, macie jeszcze szansę. A robisz coś w tym kierunku? Tak, tak, jak najbardziej. Randkuję. Chodzę na koncerty disco polo. Chodzę na koncerty disco polo i nie tylko, bo nie ograniczam się do słuchania muzyki disco polo. Lubię posłuchać Lady Punk, lubię posłuchać Perfektu, lubię posłuchać nawet Limala. Zdarzyło mi się słuchać kilka razy. Po prostu to jest muzyka mojej młodości i mam do niej szacunek i sentyment. Czyli, ale czujesz taki powrót w ogóle do lat 80., do 90., teraz w ogóle w muzyce? Są przerabiane przez nowe gwiazdy te tak, utwory, dokładnie, w których ale wiesz, ja się ale dla mnie jednak oryginał to jest oryginał, a nawet jeżeli jest przerobiony z nowoczesnym bitem, to już troszeczkę nie jest to. Owszem, ja rozumiem, że jestem sentymentalny. Ja rozumiem, że twórca czegoś takiego chce trafić do jak największej grupy i uderza właśnie w nastolatków, w młodzież, ale tak jak powiedziałem, oryginał to jest oryginał. Powiedz mi, co w 2020 roku, jaki to będzie dla Ciebie rok, czy masz już jakieś pomysły na to, żeby znowu gdzieś zaistnieć w mediach? Generalnie takich pomysłów do zaistnienia w mediach póki co nie mam. Nie mam konkretnych propozycji. Dalej koncertuję, piszę nowe piosenki, przystępuję do kręcenia klipów, więc jedziemy z koncertami. Dzieje się po prostu. Sukcesów życzę. Dziękuję. A ja Wam i sobie życzę zdrowia, bo to jest najważniejsze. Dzięki bardzo.